Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w kolejnym odcinku z The Foresta. Tym razem to będzie wersja alfa 0.07. I sorki, że wczoraj nie było The Foresta, ale po prostu w ogóle od kilku dni jakoś nie przywieram większej ochoty na nagrywanie. I sorki za te trzaski, nie wiem, ktoś się wygłupia, nie wiem, kurde, robię jakieś dziadostwo, nie wiem, jak kurde się to nie uspokoi, to kurde zrobię zaraz cięciem. Okej. I znowu zaczynamy, najlepiej to ominiemy. O luju! Jak to trzasnęło? I, czyli gry nie ma przypadkiem za głośno? Dobra. Jest git. W sumie jak zwykle. Ale sprawdzę na pewno, czy nie ma za bardzo tutaj przesadzonej grafiki. No właśnie. Trzeba tu trochę... Tu wszystko musi być na medium, bo kurde, jak to będzie naprawdę w cholerę przesadzone, to no będzie kiepsko. Normalny. Dobra. Jeszcze jakieś... to powinno być na far. Nie, to zostawimy. Dobra, w sumie wszystko jest już dobrze. Tu jeszcze głośność ustawimy. O, gdzieś dajmy tyle. Dobra. I git. No i dobra, kontynuujemy. O, teraz już nieco lepiej chodzi. Chociaż dalej mam te 20 FPS-ów. Do 30. I tak. Tak jak mówiłem, no nie było od kilku dni materiałów na moim kanale ze względu na brak czasu, bo to jest przede wszystkim brak czasu, bo mam ważniejsze też rzeczy poza nagrywaniem, ale nie jest powiedziane, że ja od tego odstaję. Postaram się wam na noc wrzucić tego The Foresta z myślą o to, że dużo, czy nie dużo, jakaś grupa osób obejrzy wersję 007. No jeszcze się tego mało mogłem trochę przeziębić. Jest nasz toporek, pięknie. Zobaczymy jakie dzieła tu będziemy poczynić. I nas wydupiło koło plaży. Zajebiście. Jak dla mnie sam raz miejsce na jakiekolwiek zadomowienie się. Luj. Dobra, bierz wszystko co popadnie w łapcia. Ale czekaj, to możesz zabrać. To masz stuknąć. I chyba mam grę jeszcze nieco za głośno. Ale chyba nie powinno wam to przeszkadzać za bardzo. Bo bardziej skupiacie się na komentowaniu. No plus jeszcze słuchacie otoczenie gry. Tak naprawdę nic więcej, nic mniej. O, odrąbane. Dobra, czy możemy się tu w tej wersji spodziewać kolejnych dzikusów zwanych kanibalusami? Kurde, czemu mi ten patyk uciekał? Aha, ja bym coś nie tak zrobił, no. Tu mamy jakiś nowy rodzaj chwastów. To jest dla mnie czymś nowym. Tu mamy jakieś jedzonko, żarełko i tym podobne, ale o i ładnie. Teraz zbieraj piórka, gdzie tylko upadło to zbierz. A to się dobrze rozejrzy. A właśnie można łapać teraz podobno króliki. Nie widziałem trochę gameplayu i samu sobie pozwoliłem tak z ciekawości zobaczyć jak to mniej więcej wygląda no, z jego perspektywy. Nawet fajnie, no, łapanie królików, nowe zajęcie dla myśliwych, ale jeszcze tych szczurów się nie da za bardzo, co jest dla mnie no szkodą, ale poprawiono inteligencję stworzeń, bo one tak wcześniej nie uciekały. O, tutaj Nie wiem, żółwi, nie wiem, jaki się ubija. O kurde, ale lagło. Teraz troszeczkę zlagowało, ale to takie milisekundowe problemy. Dobra, tutaj ubijamy dużo, ale kurde, jaka, że to zrobić? On wykonuje inną czynność. Popracujcie jeszcze nad tym, bo to jest bardzo ważne. A, tu kolejne żółwie przetrwały. Teraz, co my tu mamy? Tu jeszcze jeden żółw. O je. Się złożył w pół. Dobra. Zdechło. Aha, i teraz nie można tymi żółwiami przeskakiwać. W ogóle coś im można robić? Nie, no to jest trochę już dziwne. Bardzo. No dobra, cieszę się. Trzeba wam pokazać, jak te króliki się chwyta. O, o. O, proszę bardzo. Tu się nabiegaliśmy, a tu pierwszy kanibal. Kanibalka. Chodź. Nie, ja jestem przygotowany na każdą wojaczkę z kanibalami. To nie ma tak, że nie jestem przygotowany. Proszę bardzo. I już myślała, że mnie zadupi. Dużo tutaj tych jaszczurów jest. Co mnie to o dziwo zaskakuje. Ale więcej będzie pożywienia dla nas, no. To jest w końcu ważne. Podstawa survivalu to dobra żywność. Przynajmniej taka w danym zakresie. To się da zniszczyć? Nie. To są w ogóle jakieś kartony. Hanka chyba przywoziła po upadku. Kiedy zrezygnowała, to postanowiła zostawić w tym lesie stado kartonów, które tak ładnie wychowywała je przez... No. Czekaj. Tu se biegnie. Pięknie. I tak mniej więcej właśnie wygląda nowa funkcja chwytak królików. Albo chwytak zajęczych łapek. Jakoś to tak nazwę, no. Taki fajny skills. Nie wiem, no. Ja bym się zahodował na jakiejś plaży. No kuźwa, sorki, ale no oczywiście musiał mi wydupić jeszcze kontakt w Skype'ie. No znowu, kurde, ja mówiłem znajomym, że jak przed nagraniem pójdę na The Foresta, to będzie tak, że kurde mi wydupi konfę, no bo kurczę, sami chcą, żebym kurde się wyciszał i nie gasił konf. A potem właśnie są tego skutki, że kurde mi wydupia nagranie. Ale dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj postaram się, żeby ten odcinek był przynajmniej do maks 50 minut. Nie wiem, jak ja to w ogóle dokonam. Ale zacznijmy od podstaw. Tak, podstawą naszą będzie... Tak, naszą podstawą będzie taka chwilowa... Moment, bo najpierw kanibala trzeba ubić. Chodź tu, chodź tu. Nie bój się. Dobra, ucieka. Czyli nie chce walczyć. To nie jest typ walczatora, którego się mogłem spodziewać bardziej. Ale ja znam to miejsce. Znam ten kawałek okolicy. Szczerze mówiąc, wolałbym tam się nie zadamawiać, ponieważ no już tam ktoś... O, ty. O, nie. Aż się muzyka zrobiła jeszcze taka dynamiczna. Dobra, możesz tu potać. O kurde. Ej, nie, dobra. To już się robi... dla nas nieciekawe. Moment, czekaj, daj mi coś zjeść. Jednego batona i możemy walczyć dalej. Może jeszcze jednego batona. w dupie. No muszę się jakoś kurde zatrzymać gdzieś, bo będzie źle. Dobra, tu kanibale już bolą, robią damage. To znaczy, że poprawili jakoś tu inteligencję tych kanibali. Lub nie. Na pewno nie na szeroką skalę. Dobra, tu kolejny kanibal, patrzcie. Tutaj aż są chętni do walki, tylko czemu te kanibale przechodzą przez kamień? Ach, ta logika każdej gry czasami rozwala. Chodź tu. Chodź tu. Dobra. Sama chciała. Ale dostaje. Ło kurde. Gdzie ją nawiało? Gdzie ona poszła? A, tu jest. Ty, bo znowu by mnie podrzuciło. A tego bym nie chciał ponownie. Naprawdę. Nie jest mi to na rękę patrzeć na widok, jak cząstka kanibala mnie wydupia w powietrze na 300 metrów wysokości. No tego nie chcę powtarzać. Dobra. Tą piłeczkę. O, i przy okazji już nie muszę zaglądać do ekwipunku, bo to... O, jest głowa kanibala. A każda głowa jest potrzebna. Bo inaczej no, nie zrobimy tych naszych manekinów takich zmodyfikowanych. Dobra, teraz jeszcze pootwieramy te walizki, w których są nasze niezbędne rzeczy. Dobra, weź to wydup. Double walizka, kurde no. Double kill. Super. Ekstra. Trzeba będzie kiedyś tripla zrobić, nie? Tu jeszcze, kurde, wpis do tych walizek. One kanibalowskie się już uspokoiły. No to powiem wam szczerze, że no tu bym się nie chciał zatrzymywać. Jak dla mnie. No, bo tutaj zresztą dobrze wiecie, kto tu się zatrzymywał, to tutaj mieszkał, ale niemniej jednak mogę tu pozbierać niezbędne nam itemy, które mogą się przydać, abyśmy mogli przetrwać. Tu jeszcze na przykład, nie wiem, coś pozabijać, no, polować, konstruować budynki, bo jak widzieliście, tam można teraz zrobić taką małą kabinę. No, takie trochę porąbane, śmieszne, ale jest tak naprawdę i można. Zaraz, tylko sprawdzimy jeszcze to miejsce, ale ja znam ten kawałek terenu i nie chcę się tutaj naprawdę zatrzymywać, bo już mnie nie korci do tego. Dlatego no teraz tak, jak tu leżą jakieś lekarstwa, muszę mieć naprawdę oczy otwarte. No właśnie, to jest wszystko. Gdzie nie spojrzymy, to... Dobra, tak tylko sprawdzałem. A w ogóle jak można zanurkować? Nie, nie da się w ogóle. Kurde, kiepsko. Jak na tą wersję, to no, trochę kiepsko, ale no dużo jeszcze wyjdzie tych poprawionych podstawek, więc no, nie ma na co narzekać. Trzeba się cieszyć tym, co już właściwie stworzyli i to im się udaje coraz bardziej, tylko no, potrzebują czasu, finansów, a to w końcu jest najważniejsze, żeby móc kontynuować pracę nad taką grą jak właśnie ta. Dobrze. Otwierałem te walizki wszystkie, czy one... Kurde. I tu... Ilu tu tubylców musiało być? Kurde. Aha, żółw pcha walizkę. Dobra, wiem, że lubisz takie fetysze, żółwiczku. ale no już bez przesady. Nie takie rzeczy już widziałem. No teraz poturbowałem walizkę. Trochę dziwnie. Ale... True story. Co to było? Kurde, ile mamy teraz z tego prowiantu. Tej, nie widziałem jeszcze wcześniej tego trupa. A, to sprawdzimy. No jest tu dzisiaj masa exploringu. I to mi się podoba. Poprawili to. Proszę bardzo, lepsza wersja toporka. Tylko teraz trzeba go założyć. Czemu to coś jest niewidzialne? Czekajcie. Nie. Gdzie jest ten drugi topór? Aha. No nie gadajcie, że on był zbugowany. Czekaj. Ej, gdzie jest ten topór? No on tu sobie leżał. Aż się oplułem jeszcze, no kurde. Ale on tu był. No bez jaj. No i gdzie ten topór teraz? Aha. Fajnie, że go nie widać. Czadzik. Kuźwa, nie. Męczysz się, tu widzisz topora, a on ci nagle znika. Fuck logic. Czyli tą mapę można wziąć? Nie, mamy już na full. Dobra, przydałoby się szybko jakieś miejsce zrobić, bo za chwilę będzie noc, a my nie jesteśmy przygotowani na nocny survival. Dead Space będzie w poniedziałek, tam nie wiem, na wieczór, a jak nie to we wtorek w nocy. Ale kurde. Wiem, że lubisz sobie walić pytonga i fajnie to pokazujesz, ale kurde, nie w tej grze. Dobra, to już się robi naprawdę dziwne. Czyli odkrywamy kolejne bugi w tej grze. Unikamy innych bugów, pojawiają się kolejne. I no, to nie jest śmieszne. Ale będą, ja mam nadzieję, że będą poprawiać te... O, Double Bird. Szkoda, że z kamieni nie zabrało. Dobra, to skoro... Dobra, nie, teraz to już trzeba na szybko zrobić, czyli... No w tym miejscu się trzeba będzie ulokować. Tak zrobię, no co ja będę kombinował. Dobra, to mniej więcej w tym miejscu tworzymy no tą podstawkę. No bo to jest takie na szybko w sumie. Dobra. No nie, jeszcze patyków nie ma, no nie gadajcie. Kurwa, na złość mi ta gra robi. Zabrakło jednego liścia i 5 patyków. Super. Kurde. Czekaj, jeszcze tu chwycę tego królika. Chodź tu pany, pany. Pany, nie kicaj tak. Nie, nie, nie. No kurde. Co to leży? Dobra, w dupie. O, dobra. Mamy liścia, teraz patyki. Jakie przecinki są? Dobra, teraz jeszcze kilka patyczków. Czyli no gdzieś tu powinien być ostatni, no. No nie róbcie mi na złość. No, czemu tego nie zbierzesz? Dobra, teraz wracamy, aby dokończyć naszą pracę i kurde, zaraz będzie noc. Niedobrze, a my niczego jeszcze nie zrobiliśmy tak naprawdę. Dobra, jest tutaj, trzeba to dokończyć już. Dobra, teraz tak, coś wypić. Dobra, tu zjeść trochę. I pięknie, dobra. Aha. Nie, o, jeszcze pancerzyk. Dobra. O! I teraz fajnie to wygląda, o tyle, że możemy teraz to nosić konkretnie. No, wcześniej tego nie było widać. Teraz jeszcze po patyki muszę zapieprzyć. Ciekawa robota. Oj, będzie ciężko, ale no jakoś trzeba będzie sobie poradzić. Nowe wyzwanie, nowy patch. Jeszcze jeden. Znajdzie się. Co to było? Kamień, kurde. Ekstra. Dobra, mamy. I zaraz skończymy. Ale kurde, co tak ciemno? Muszę chyba tak chodzić. Bo kurde, jak będę chodził tak, to w ogóle nic nie widać. Nawet jak się podniosę nieco, to i tak nic to nie da. Dobra, a jak zapalimy? O tak. I teraz mamy światło, ale go mamy za mało. Zapiszmy w ogóle grę, bo jak dojdzie do nieszczęścia i się okaże, że nam coś nie pójdzie. No i dobra, właśnie nam się szykuje noc. A my nie jesteśmy jeszcze nawet dobrze przygotowani, żeby ta noc w ogóle jakoś nam się powiodła. Co ja to chciałem? Dobra, chciałem to stojące porobić, ale nie wiem, czy będę miał w ogóle składniki na to. No i znowu nam patyków brakuje. No i to będzie wkurzające. Gdzie? O kurde. O, chodź tu. Chcesz walkę toczyć ze mną? To będzie. Ło! Zaatakował. Ale my go dobijemy. Kurde. A był tylko jeden kanibal, który, no szczerze mówiąc, nam nie zagroził za bardzo. Dobra. Na szczęście nie sprawił nam bezpośredniego zagrożenia, ale żeby to jakoś miało ręce i nogi, to zrobimy właśnie ręce i głowy. Dobra, szukamy teraz tych patyków. Bo będziemy mieli i tak mamy masę roboty, ale najpierw by było, jakbyśmy się przespali. Dobra, nasza pierwsza noc. O, nawet udana. Chociaż sądziłem, że będzie gorzej. Dobra. To zbieramy teraz nasze składniki. Składniki, kurde, może jeszcze ingrediencje najlepiej. Dobra. Ale będziemy mieli wpis do tego jedzenia. To akurat muszę przyznać. Co tu jeszcze mamy? Za jakieś cuda. Tu widzę cię. Czekaj, tu lizard. No. Dobrze. Pięknie. To już nie uniesie tych kamieni. Teraz piórka podnosimy. Ale się fajnie nadział. Dobra, tylko teraz chyba muszę sobie zapalać tą latarkę, bo tak ciemno, ale nie taką. I nie mamy jest. Co to się tak drze? Nie, ja muszę mieć latarkę zapaloną, bo inaczej to będzie katastrofa. Czego szukamy w rzeczy samej? Dobra. No, już nie uniesie więcej. O luju. To już jedzenie nie uniesiemy. Mamy go zbytecznie za dużo. Aha, patyczków szukamy, dobra. To znajdziemy. Się tym zajmiemy. Dobra, git. Dobra, jebut. No dobra, znajdziemy. Szybko, sprawnie. I zrobimy to, co od siebie żądamy. A, to są te... O kurde, to są te palące. Aj, to był nasz błąd. O. Czyli co się stało z latarką? Dobra, jest. Nie, ja muszę ją nosić, bo to jest i tak dla mnie przesada. A królików nie będę zbierał, bo no mam ich full. Aha, ja w ogóle zboczyłem z drogi. Fajnie. Tylko dlaczego to mi nie pokazuje, że to jest taki dom, kurde. Czekaj, zapisz to w ogóle. Dobra. No i dobra, teraz tutaj 3 kamyki. Zapal. Widzę cię, przecież ty myślisz, że ja ślepy? O. Double top? Chyba tak. O! Niedobrze. Kennen się wkurzył, bo będzie trzaskał błyskawicami. Okej. Ty, jeden się pali. On ma Mołotowa. Dobra, czekaj. Oj. Ty, my się palimy. O kurde. Niedobrze. I nie możemy im się dać. To wykluczone. A Jack, twój kumpel zostaje rozkrajany. O, nie. Nie życzę sobie, żeby mnie ciało kanibala odrzucił. Dobra, spierdolił. Już tak brzydko powiem, ale no kurde. Widział, jak kroiłem jego kurde wnętrzności. Kurde, coś mi jeszcze nadgarstek zaczął boleć. Taki trochę dziwny przypadek, kiedy krajamy kanibali. No i dobra. Ile jeszcze mamy patyków w ogóle? Nie mamy nic. A, wrócił. Chyba chce zemsty. Oż w kurwę. I co on mi zrobił? Wy to widzieliście? Aha. A, fajnie. Fajnie, że w ogóle przenikamy przez tą wodę. Nie no, naprawdę cudeńko. Ale ja... Nie, ja pierdolę. Porąbane. Jak dla mnie porąbane. Jak dla mnie to z tego miejsca już powinienem dawno uciec. Nie, to będzie fatalnie. Kuźwa, ale przecież ja prawie tam zdechłem. A, my coś zjemy. Tylko trzeba w ogóle jakoś z tej sytuacji wyłknąć się. Teraz zjemy, tak, wpieprzaj co trzeba. Dobra. Ale nie, to już był podstęp. I mam wrażenie, że ten podstęp wykorzystają kanibale. I mnie jeszcze mogą tak z 5 razy wydupić w kosmos. Dobra. Te wszystkie walizki pootwierałem? Nie, tu są jeszcze zamknięte. Ale nie, to już było przegięcie. Dobra. Tutaj końsy na FIFA. 15, które są w pizdu drogie. Dobra, wszystkie walizki. Super. Tu główka. Dobrze. Zgadza się wszystko. Czemu? No jakie to jest głupie. Dobra, teraz sobie robię ten pancerz. Ale nie, to już było naprawdę horror. To co ten kanibal zrobił, to jeszcze graniczy z cudem. Ale jakbym zginął, no to już nie jest. A, to stał i czekał. Kurde, młotku, wydupię ci takiego gongusa. No, proszę bardzo. Pokroić mi to dziadostwo. Tylko czemu to dziadostwo się świeci? Niezbadane tajemnice kanibali, no, są do odkrycia. Na to dochodzi. Tu zapal to ognicho w ogóle. Coś zapalniczka mu nie chodziła. Przez parę momentów. O, 2 łapy to nie jedna. Jeszcze ze 2 przydałoby się na serio. Mam jakieś badyle? Nie. Kurde. jest źle. Jak dla mnie. Się przejdę tam. Bo tam, no właśnie, widziałem to drzewo niejednokrotnie. Chciałbym mu się temu bliżej przyjrzeć. Czy jest w nim coś naprawdę niesamowitego, czy to jest tylko jakaś ściema? Okej, dobra, sprawdzamy. Tutaj jakieś przekaźniki kanibali. O, proszę. Tak, trochę coś mnie porąbało. Zobaczymy, czy coś nie ma za drzewem. Bo lubię się kryć nieskryte tajemnice. Aha, nie, to nic nie będzie. No i jeszcze taka konkluzja. Możemy przenikać przez drzewa. Super. Normalnie temat do rozstrzygnięcia w komentarzach. Bo to jest śmieszne. Myślałem, że naprawili ten problem. Zarazem on dalej jest. Dobra, dużo kanibali, dużo takich jaszczurek równa się lepszy skin. Więcej armoru. Przynajmniej nie będzie krótszego GGWP. Czekaj, kastracja. Pięknie. No i dobra, taki pancerz nam wystarczy. Jak na razie. Tylko patrzę, o, no mamy jeszcze statek, czy tam kajak, czy tam cokolwiek to zwie się, trzeba sprawdzić, bo tam też coś jest przydatnego, ale no właśnie najgorsze jest to, że nie wiadomo gdzie jest nasz dom, teraz musimy korzystać z naszej pamięci, którą jest nasz mózg. O, tego kanibala to już tym bardziej nie widziałem. Szczerze mówiąc, ale nie, no na serio, nie, no nie ma tego znacznika z domkiem. Chyba że zaraz zbudujemy większe schronienie, bo można tak zrobić. Z tym nie ma problemu. W ogóle zapisz. No nie, ja momentami sobie bym nie darował. I teraz zapal to, proszę bardzo. I ładnie. Gdzie te główki w ogóle? Są na razie same łapy. Oho. Dobra, teraz trzeba będzie zrobić sobie a zrobimy tą małą kabinę. Tylko tą kabinę bym zrobił gdzieś mniej więcej w takim miejscu, gdzie mógłbym po prostu zrobić taki magazyn. Ta kabina będzie jakby takim magazynem, w którym będę przechowywał wszelkiego rodzaju pale, kamienie, patyki. Zrobię coś takiego. To mniej więcej to będzie się odbywało. Teraz trzeba będzie właśnie tylko te drzewa trochę odrąbać. No ale to nie będzie problem, no, dla nas. To na pewno będą te drzewa. No to jest taka odpowiednia grubość, to muszą być. Dobra, idzie, idzie. Kurde. Zajebiście psy szczekają. Zaraz są, kto zamknę. W cholerę. Dobra. O, tak się dziwnie to bugowało. Tu jest trzecie i czwarte, zaraz żeby mi to nie odeszło. Kurde no. Jeszcze w takim miejscu to buduję. Ale jak już zaczynam, to nie odstępuję. Ale kurde porąbało, że bo pół do 12 jeszcze psy tak szczekał. Dobra, tu mamy kolejne. I możemy dalej budować. Nie wiem, miałem wrażenie, że przeszedłem przez truchło kanibala. Ale zdawało mi się. No i dobra, to będzie ten nasz magazyn. Magazyn, półmagazyn, no nie wiem. Jakoś to muszę określić. Ale mam zamiar zrobić taką małą fasadę. gdzie po prostu mógłbym po prostu żyć w dzień, tak, żebyśmy mogli przetrwać. Dobra, teraz to grubsze drzewo trzeba będzie odrąbać, a to już będzie nie lada wyzwanie. Najpierw to bym chciał coś zjeść. Okej, trochę ladży. To tak 0 FPS-ów. Nie ma tak. Nie ma takiego picia. Dobra, można bić dalej. Ale fajnie wygląda nasz nadgarstek. I trochę dłoni, gdzie jest wyposażony właśnie w takie naturalne dobra, którym jest właśnie skóra jaszczurki. To jest jeden i drugi pal. No, muszę się sprężać z tym magazynem. Ja. Dobrze. Yeah. No nie lada moment będzie gotowe i będziemy mogli kontynuować kolejne pomysły, no bo ta gra też się opiera na tym, żeby myśleć nieco kreatywniej niż tylko pod względem survivalu, chociaż to jest też istotne. A z wersji na wersję gra staje się coraz lepsza, jak i trudniejsza. Dobra, jeszcze tak no jedno takie porządne, duże drzewo obić i mamy w chuj palów. O, takie jak na przykład to. Czekaj. O, teraz idzie. I takie właśnie ubić. Czekaj. Moment, bo... Napij ty się. No, dobrze. I teraz możesz bić. I teraz rozumiem taką pracę. A nie, kurde... się męczymy do końca życia. Nie, spadnij. Chciałem, żeby spadło to w drugą stronę, ale jak zwykle to coś mi nie chce słuchać. O kurde, ile pali wyrąbało. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. No, akurat. Czyli miałem wyczucie co do drzewa. Zaraz się tam wrócimy. Magazyn będziemy mieli gotowy. Tylko jeszcze będziemy musieli patyków nazbierać i zrobić taki magazynek na pale. Dobra, gdzie są te następne? Gdzie ja w ogóle to drzewo ostatnio wiem? Jest. Jedno, drugie, a gdzie trzecie? Jest trzecie. No kurde, nie róbcie sobie jaj. Gdzie jest trzecie? Gdzie trzeci pal? Dobra, jest. Kurde, już się wystraszyłem. Gdzieś zadupiło. Ale mamy fuksa. Przynajmniej możemy kontynuować. A, nasze dzieło się kończy powoli. Tylko jeszcze raz tam się przejść po ten pal. I w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o budowanie tej kabiny. Czy jak to wolicie, takiego magazynu. I okej, tylko this is Sparta. Aha. No właśnie, to też widziałem między innymi u Isamu, że kurde trzaśnie drzwiami raza porządnie. Dobra, geniu, wywal te drzwi. Dobrze, poszło. Okej. I teraz jest zajebiście. Zapisać proszę. Postęp. Tylko teraz kwestia jest taka, że po prostu chciałbym tutaj wpieprzyć ten pal. Dobra, już myślałem, że przenikam przez to. Na całe szczęście nie. Teraz chciałbym zbudować... O, tu mamy na te... na pale, tylko w innej formie. I na kamienie. No to najpierw bym zrobił na te pale, bo pale to są podstawy w ogóle. Zrobimy to tak, żeby to wyglądało naturalnie. Szkoda, że właśnie to nie jest większe i szersze. No patrzcie, takie dziadostwo. Ojej, niedobrze, dobrze, dobra. Teraz, no jeszcze będzie raz, trzeba przekręcić, bo to musi być równo. Okej, i mniej więcej to tak będzie wyglądało. Teraz chciałbym odłożyć te... Chciałbym te patyki podkładać. Kurde, tyle tych ptaków nawlatywało. Won mi stąd. Kurde, przeszkadzacie mi w pracy. Ja bym nie mógł sobie w spokoju popracować. Tylko, kurde, przeszkadzają. I no, kurde, nie można. Jej! Aż tylko jeden patyk? Boże, czy te ptaki będą mi tu wlatywać co chwilę? Kurde. Tyle piór będzie z was, ile was matka porodziła. Dobra. Teraz trzeba będzie więcej patyków zdobyć. To w tym wypadku trzeba będzie się, no tak jak powiedziałem, przejść. I pozdobywać tego cuda. Nie wiem, w fatalnym miejscu się zatrzymuję, ale no... No nie będę... Kurde, przez pół godziny gdzieś podróżował, tylko po prostu się buduje. Dobra. Jebło. Proszę bardzo. Tu kurde, wykrwawiony tapczan. Super. No. Aha. O, mamy dzidę. Kurde, zbugowałem, zbugowany namiot, kurde, uwaga, zbugowany namiot. No i przy okazji mamy, co my tu mamy? Jakby naszą taką staroświecką wędkę bez linki. A teraz tak, trzeba wrócić się do naszego safe house'u i nieco zjeść. Jak widzicie, no niestety jest krucho, ale fajnie, że przynajmniej widać te łapy. Teraz trzeba będzie to wszystko pozapalać. Moment, tu najpierw teraz takie rzeczy. No, zapal to. Czemu tego nie mogę zapalić? Jakie gówno. Kurde, zaraz zjem. Nie płacz. Już, kurde, kanibal się chyba zbugował. Nie chciałem zapisywać, ale dzięki. A dlaczego to w ogóle... Ja chcę to! Kurde, jakie to jest głupie. Aha. No, ja chcę to zjeść! Dobra, udało mi się, mało brakowało i nie wiem, czym mu się to złączyło. Chcę sam topór, kurde, jakie to jest nienormalne. A to każe ci zapalić. Dobra, czyli to jest już zbugowane i niepotrzebne. Super. A ty czego tu robisz, kanibalu? Ara, padniesz. Oto bandyta, kurde. Aż taką siłę macie? No dobra, chodź. Chodź. Nie, ja się nie dam, nie wam. Dobra, poszło. Doskonale. Kurwa, dlaczego mi to łączy się z tym? Jakie to jest powalone. No tylko czasami się zastanawiam, co ta gra... Co jest? Ja zaraz to wywalę. To jest słaba włócznia. A kiedy chcę to mi się z tym łączy. I teraz zapal naszą latarynkę. Właśnie, dobrze. Dobrze robisz. Tak, patyki mieliśmy zbierać. Dokładnie. dokładnie to, co mieliśmy robić. To nie wiem, zrobimy jeszcze ten nasz wyimaginowany magazyn. Tak, dokładnie. No, zrobię chyba z kilka takich podmagazynów. Nie wiem, takie mini baraczki będą, tylko nie wiem, czemu mi to wyszło z tej strony. Trochę dziwnie, ale jakoś się przyzwyczaję. Ty, może się... Nie, będę musiał to wywalić, bo to już się robi wkurzające. Jest jakiś sposób, żeby, nie wiem, to jakoś przydupić, wydupić, nie wiem, no cokolwiek. Czekaj, połowimy sobie rybki. Mamy czas, to zrobimy. Czekaj. Zobaczymy gdzieś rybę, to od razu jedziemy z tym koksem. No takie ryby to nie da rady. Więc odpuśćmy sobie od razu. Nie ma szans. Dobra. Nie, no nie ma ryb. Dziwne. Jak dla mnie powinny być, to od razu. Kamieni już nie nanosi. I właśnie potrzebuję kolejnego magazynu. No jeszcze mi się robi zimno, jakby tego mało było. O kurde, nie. Nie wiem, czy teraz nie popełniamy śmiertelnego błędu. I zaraz nam będzie w cholerę zimno. Czekaj, wróć się. Wróć się. Mam ciekawszy plan. Żebyś mi nie padł. Dobra. Teraz zrobimy tak. Zapalimy sobie ognicho. Opalimy się trochę. Zbudujemy ten magazynek. Oczywiście będę kontynuował nad tym pracę. Oczywiście znowu minąłem już. Dobra. Gdzie to jest? Dobra. Fajnie. Dobra, już nam zimno nie będzie. Dobra, idzie. Jest. Już nam coraz lepiej. Dobra, najlepiej zaśnij. Zapisz grę. Ok, i teraz masz mi to założyć. Kurde. Zajebiste są te bugi w grze i coraz bardziej mi się podobają. Bo kurde... Przynajmniej jest o czym jeszcze dyskutować w tej grze. Dobra, kontynuujmy zbieractwo patyczków. Aż 15 sztuk, trochę tego będzie. Ale nazbieramy się spokojnie. Sorry. Zdążymy to jeszcze przed zakończeniem odcinka. Te rzeczy pozałatwiać. Jadalne w ogóle? Kurde, nie jadalne. Pewnie, że nie. Na co? Na co komu, kurde, takie jedzenie? Dobra, to był jeden patyk. Tu powinien z niego wypaść 100 patyków. Lol. Aha. Czyli to może tą latarkę jednak zgaś. Dobra. Tak dziwnie się trochę rąbało. Ale teraz jest lepiej. Ale fajnie, bo jak przynajmniej słuchać kanibala, to i muzykę. A to ma właśnie podkręcać klimat. Dobra. No, rozdób to już. Patyczki będą, nie? Dokładnie. No i super. Jak nazbieramy tego w odpowiedniej ilości, to wtedy będzie sprawa załatwiona. No to już będzie ewidentnie drzewo. To jeszcze może być jako patyk. Bo ja rozpoznaję grubość tych drzew. To w sumie dobrze. Tego nie zniszczę, tego obok tego co rąbię, no bo to jest nieśmiertelne, takie nietykalne. O, jak to wypiździło. I szybko. Dobrze. Czekajcie, teraz trzeba będzie nałożyć trochę tych badyli, potem się wrócimy i resztę zbierzemy. Nie, no, rozwala mnie już w tej grze. Najpierw kurde musiałem co chwilę do ekwipunku po topór sięgać, teraz kurde topór się łączy z wędką, no kurde, no cudawianki, no. Tyle powiem. Aha, chyba nie chcę wam nic mówić, ale troszkę to będzie zbugowane, ale walić. Pieprzyć estetykę, byleby to było skuteczne dla nas. Dobra, tu chyba można coś nieco pozbierać. Tu mamy tą kotwicę, od której właśnie zaczęła mnie interesować ta gra, bo otoczenie już było dla mnie, dla mojego oka interesujące. Potem zacząłem tego i samo oglądać The Forest i stwierdziłem, no, że mogę ponagrywać, dlaczego nie przeżyć te przygody z wami. Tu kolejne flaszki. Co to jest? Nawet nie wiem, kurde. A zbieram. A nawet fajnie ciepie. Nawet fajnie to wygląda w ogóle. Jak on teraz ciepie. Patrzcie, kurde, z niego zaraz będzie Bruce Lee normalnie. Czyli, a on tak będzie drzewa też rąbał? Szkoda. Ale szybkość. Kurde, teraz to tak szybko będzie rąbał. O kurde. Patrzcie jaka szybkość. Takiej szybkości w The Forestie pod względem bicia drzew nie będzie, no. I to już było drzewo, no nie? No nie? No nie? No kurde tak, to już było drzewo, jak nic. Ale trudno. Trudno upuścić to. Jeszcze jeden badyl. Dajcie mi go. Dobra, zaraz się znajdzie. No, czemu tego nie zbierasz? LOL. Znikło to. Dobra, okej. Nie wnikam w to. Dobra, a teraz szybciutko bijemy ostatnie. No w sumie nie wiem na co biję. W dupie. Potem wrócę się po te pale, bo je wykorzystam do budowy kolejnego podmagazynu, w którym będą się kryły kolejne cuda. No i ładnie. Teraz mogę odkładać tak te patyki. Tym, że jak ja będę je teraz odkładał. Dobra, mniejsza z tym, to zapiszemy. No, zapisz. Zajrzymy jeszcze tam i powiem wam szczerze, że skończyłbym odcinek. Powiedziałem max 50 minut, ale jednak wolałbym to wcześniej skończyć. Bo i tak jeszcze... Sorry, a już naprawdę, no polowanie na rybki, no kurde, takie polowanie na rybki. Ale to moment, trzeba będzie zrobić to tak. W takim razie. Aha, mamy rybę. Pięknie, działa to. Doskonale. No ale fajnie. To z takiego gówna możemy... stado rybek mieć. No, surowa ryba, którą potem sobie ją usmażymy. Dobra. Teraz sobie bym tam podpłynął. Jeśli by to było możliwe. Dobra. Podchodzimy fastem. Coś tu leży? Nie. Szkoda. Bo już miałem wrażenie, że coś jest. Dobra, teraz tak. Trzeba będzie nieco napić się. Dokładnie. No właśnie tego brakowało. Tu mamy rybę, którą potem sobie możemy usmażyć w przyszłości. Jakby nam naprawdę było już mało jedzenia, to taka ryba jest ostatnim ratunkiem. Dobra, teraz podpłyń wyżej. Dobrze. Ty, nie ma tu w ogóle rekinów. Ja w ogóle nie zastanawiam się, czy rekiny będą. Po prostu idziemy, no. Okej. Tu kolejne flary zdobywam. Tutaj sprawdzam dokładnie. Co to? Cośmy zebrali? Co to za cudo, żeśmy zebrali? Oho. Oho. To jest jakaś niewidzialna broń. W takim... Boże, czemu mnie to odrzuciło? No ja tego nie kapuję tego. Dobra. No. Ja pierdolę. I właśnie to jest takie użeranie się z grom. Nie gadaj, żeś się wbił w to. Nie gadaj nawet. Dobrze. Jest lina. O czymś jeszcze nie zapomniałem? Nie. Myślę, że to będzie wszystko. Dobra, załóż z powrotem to, co powinieneś mieć na sobie i przy sobie. Dobrze. Dobra, wiecie co? Tylko stąd bym uciekł i od razu bym skończył odcinek, bo już po prostu nie chce mi się dłużej tego nagrywać, a jak już właśnie widzicie, bierze mnie na sen, dlatego no już po drodze się tak pożegnamy. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 4. odcinka z The Foresta, to jest Alfa 007, zgłoś się. Przypadek nie sądzę, a to będzie wyjątek przy okazji. Na razie mamy taki mini wychodek, tutaj magazyn z patykami na razie, no nic więcej, nic mniej, ale no to się rozwinie z czasem, a z czasem to będziemy mogli robić potem takie cuda, że kurde hej. Ale jestem ciekaw tylko, jak ja będę te patyki odkładał. No tak, najpierw to trzeba je mieć. Dobrze. Na razie mały progres. Sądziliście, że bardziej się postaram. Ale no cóż, na razie będzie taki odcinek. O, a na koniec zabijemy kanibala. Chodź tu, chodź tu, 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 tu. I kurwa szmatopis do pipa. No. Dobrze. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Jeszcze sobie zjemy takiego ofensywnego lizarda. Ale słodko wygląda. Taki kolor pedała. Niekoniecznie też musi być. Ale odpal ognisko, no kurde. Ale ja nie chcę... Ja pierdzielę, nie. Nie muszę tutaj stać. Centralnie. I szybciej smażyć. No. A się to w końcu smaży. Na krwisty kolorek. Dobra. Teraz to zjedz. Dobrze. No to trzymajcie się, na razie, yo, yo.